Witam Was widzowie w 9 odcinku na polskim tartaku. Zapewne zastanawiacie się, dlaczego stoję tutaj przed tym gospodarstwem leśnym. Ano to dlatego, że dzisiaj będziemy burzyć sobie to gospodarstwo. Ale jak będziemy burzyć, no to będziemy i budować, tak? Lecimy szybkość. Na szybkości to sprzedajemy. Tutaj się jeszcze coś wymyśli. Nie wiem, czy jakieś drzewka dosadzę. Coś jeszcze tutaj. Obudę tutaj dla psa oczywiście. Ule też. Tutaj pusto zostawiamy po prostu. Oj, 2 miliony nawet będzie. Dobrze. To fajnie, bo będzie bardzo dużo kasy potrzebne na ten odcinek. Chyba wszystko. Także tak. Widzimy się za sekundę. Dosłownie. Jak widzicie widzowie, przygotowałem tutaj plac właśnie pod budowę już tego nowej siedziby firmy. No i co? Zaczynamy budowę powoli. To jest właśnie ta niespodzianka. Dobra, tutaj miałem takie fajne miejsce gdzieś, dokąd chciałem dojechać tym płotem. Mianowicie, właśnie coś takiego. No i by grało, tylko teraz zobaczymy od innej perspektywy. Sobie o mniej więcej tam, dobra. Czemu to odjeżdża mi? O. Nie mogę tego jakby... O. Dobra, no mniej więcej to się spina. Będzie w porządku, tak myślę. Bo nie chcę też za duży ukos tutaj zrobić. A na prosto to nie będzie ładnie wyglądało po prostu. Nie, po drugie to bym strasznie dużo terenu stracił. No dobrze, robimy tak. To miejsce tutaj, co chciałem. Najwyżej się jeszcze ogrodzenie, nie ma problemu, trochę się poprawi najwyżej. Tak jak chciałem, dobrze. Bramę to tutaj myślę, że też wyjdzie, chcę na razie, teraz najważniejsze będzie, także od razu mogę Was przeprosić, jeśli będę się tutaj odzywał mało, ale będę się chciał skupić po prostu na budowie po prostu, no. Dom bardzo fajny wybrałem. Ogólnie wszystko jest tak stylowo właśnie wybrane, aby się zgrywało. Myślę, że wyjście czy spanie od tej strony. Znaczy to w sumie i tak jest... Myślę, że od tej strony do drogi bardziej pasuje, no. Dobra, teraz musimy sobie wyrównać z tą drogą. O, bocian jeszcze nad głową tutaj. Myślę, że będzie w porządku, tak? Wygląda w porządku. Teraz tak, tu mamy środek. Tu bym gdzieś wjazd chciał zrobić. No i dom chcę tak postawić, żeby go o trochę odsunąć mimo wszystko. Dobra, w porządku, mogę go odsunąć. Mogę sobie pozwolić na odsunięcie go trochę. Myślę, że... Tu by było git. Wygląda? Dobra, jest w miarę prosto. Ogólnie na tym odcinku zamysł jest taki, żeby pobudować coś już, ale żeby nie pokazać Wam jeszcze całości, dlatego że to jest odcinek jubileuszowy, będzie dopiero 10, dopiero w następnym odcinku. Myślę, że teraz tutaj wiatę postawimy, ale to muszę się jeszcze zastanowić, jak to zrobimy, także na razie chwilkę, widzimy się za chwilę. No i teraz sobie postawimy wiatkę. Dobra, mniej więcej tak trochę odsunę od tej drogi, żeby też tu płot jeszcze wszedł. Pewnie zapewne się zastanawiacie, co on robi, czemu taką przestrzeń tu zostawia. To będzie niespodzianka. O, trochę mi teren tutaj, widzę. Niestety uciekło, ale to ja sobie poprawię. To jest najmniejszy problem jeszcze tutaj. To da się załatwić. To ogarniemy jakoś. No tutaj tak niefajnie on trochę się porobił, no ale to robiliśmy już na gorszych miejscach. Lecimy dalej teraz. Muszę się zastanowić, mam pewną wizję już tutaj, jak ten teren cały wykorzystać, ale muszę to jeszcze przetworzyć, także widzimy się za chwilę, jak ja tutaj będę coś kombinował na pewno, no.
Nie spodziewałem się, że tyle problemów mi sprawi głupi płot, ale no niestety. Tutaj idzie granica od tego jeziorka i po prostu w pewnym momencie tutaj koliduje mi jakby z obiektem i nic nie mogę zrobić. 19, o tak. Dobra, i to powinno być równo. Gituwa. Jest dobrze. Wytniemy sobie tutaj poglądowy gdzieś gwiazdek. Mniej więcej na wysokości. Coś takiego tutaj. I teraz sobie polecimy z płytami na szybkości. No na razie nie musi być tak równo, to chodzi o pewien schemat. Dobra, bo teraz będę według tego, tu będę chciał coś zrobić, pewną rzecz. Tu puścić ogrodzenie do domu. No i no mniej więcej na razie tyle. A tu będę chciał też coś fajnego wykminić, także na razie muszę tutaj też się zastanawiać, ale myślę, że teraz kolejną rzeczą to trzeba było wiatę wstawić. Tylko nie wiem, czy tutaj w te miejsce już. Czy tu na razie sobie... Chyba tu sobie dam spokój na razie i tu postawimy kolejny budynek. Znaczy ogólnie te gospodarstwo planuje, że... Znaczy siedziba firmy nie będzie jakoś mocno zagracona i tu będzie bardzo dużo miejsca jeszcze wolnego, ale to dlatego, że po prostu, żebym się jeszcze mógł rozwijać, tak? To będzie już przyszłościowo bardzo zrobione. No dobrze, to ja tu pokminię jeszcze coś i pomyślę. Widzimy się za sekundę. Ogólnie widzowie, zrobiłem sobie tutaj linię pomocniczą i teraz sobie postaramy się równo tutaj płot postawić. O tak, tak by wyglądało dobrze. Dobra. Wytniemy sobie też jeszcze jakąś tutaj miejsce na furtkę mniej więcej. W tym miejscu, na razie tak poglądowo. No i w tym miejscu będę... O, no i dobrze. Teraz wam chcę powiedzieć dokładnie, co tu chcę zrobić. A mianowicie ozdoby. Gdzie to będzie? Inne. O, właśnie. Na szybkości to znajdziemy. Oby tylko się okazało, że ja to zaznaczyłem. O, jest. Dwumetrowy to nie. O, sześciometrowy taki krążek. Teraz tak. Drogę będę chciał puścić... Mniej więcej tak, żeby było miejsce tutaj. No i dobrze, o to mi chodzi. Teraz będziemy musieli to obrysować. Zrobimy sobie rondo tak zwane. No i od tej strony, także tak, to muszę jeszcze tutaj poprawić, ale mniej więcej już widzicie, o co mi chodzi. W tą stronę też sobie zrobimy. No, także tak. Także widzimy się za chwilę jeszcze. No i teraz widzowie, przyspieszamy już z robotą. A mianowicie teraz tak sobie tutaj zbiornik na paliwo postawimy. Zielony. O, to jest ten? Nie. O, to jest to. Dobra. Myślę, że w tym kierunku tak będzie lepiej. Coś takiego. Tylko nierówno mi się postawił, ale... O, coś takiego. Teraz będzie lepiej, dobra. Tutaj taką samą wiatę sobie jeszcze postawimy. Dwie, żeby były.
Myślę, że będzie git. Dobra, tu jeszcze sporo terenu zostało, także git. Teraz lecimy dalej. O, nie chcę sprzedawać. Z malowaniem. No i tutaj chcę postawić sobie... O, dobra. Lecimy teraz z tą wiatą. Gdzie ona jest? O, ta. Dobra. Ją sobie postawimy. Kolor ścian muszę zobaczyć tylko pod słońce. Będzie łatwiej. O, jest zielona. No właśnie, muszę zmienić kolor. Taki jest git. Dobra. Zlicujemy go sobie z drogą. No i też go tutaj damy trochę do środka. Coś takiego. O to mi chodziło. W sumie nie wiem, czy nie zrobię też tutaj wyjazdu na przestrzeń, żeby tutaj było tych wyjazdów jak najwięcej. No ogólnie zamysł już widzicie, myślę, że na następnym odcinku jakby zrobię więcej. Mogę tu jeszcze płot postawić. Na następnym odcinku już będę starał się wam, no, zrobić te gospodarstwo na jakby na fulla. Żeby już było wszystko tak, jakbym chciał. Coś takiego. Wydaje się równo. Bramę już tutaj postawiłem. Zrobiłem w ogóle, trochę przerobiłem płot, jak widzicie. Musiałem to zrobić, bo ta brama była pod takim skosem, że nie dało się. Musiałem to pokombinować ogólnie i zrobiłem tak, że z tego przęsła wychodzi. Jakby takie jest załamanie. No, ogólnie ta gospodarka, jak już ją zdobię i w ogóle zrobię tak, jakbym chciał wszystko, na pewno będzie wyglądać dużo lepiej, także to jest taki zamysł. Dziękuję wam za oglądanie. No myślę, że takich z grubszych budynków to tu już nie będę nic stawiał. Także jeśli wam się podobał ten odcinek, to możecie zasubskrybować kanał oraz zostawić łapkę w górę. Z góry dziękuję. To motywuje mnie do dalszej pracy. No myślę, że tutaj ozdabiania jest bardzo dużo, no jest jeszcze coś tam dostawię, no nie mówię, że nie, ale no po prostu to jest jakby taki na razie efekt. Będę chciał tu kiedyś też dostawiać budynki, więc specjalnie tego miejsca tu zostawiłem więcej. Także do następnego jubileuszowego, cześć!